Witam Państwa bardzo serdecznie przed finałowymi rozgrywkami Pucharu Polski Strongman Siłacze 99, które odbędą się w Gdyni. To tutaj spośród najsilniejszych wybierzemy arcymistrza tej nowej dyscypliny sportu, która bardzo prężnie rozwija się w naszym kraju, zdobywa coraz większe rzesze fanów. Na pewno śledzili Państwo bacznie wyniki naszych rozgrywek. Jeżeli tak, zauważycie pewne zmiany. Kto wystąpi? Zobaczcie teraz. Kontuzje zmogły aż trzech zawodników: Ireneusza Kurasia, Roberta Potuchę i Tomasza Wszędorowskiego. Bogusław Kwiatkowski wyjechał ze swoimi podopiecznymi na Mistrzostwa Europy do Francji. Skorzystali więc na tym następni w klasyfikacji: Sławomir Peda i Lubomir Libacki. Pierwszy numer startowy wylosował Jan Cuber, najstarszy z uczestników Pucharu Polski. Mariusz Pudzianowski, brązowy medalista Mistrzostw Świata Strongman. Lubomir Libacki. Zimą tego roku został pierwszym mistrzem Polski. Grzegorz Peksa. Cały czas w czołówce pucharu, ale bez zwycięstwa. Sławomir Peda. Najniższy i najlżejszy z całego towarzystwa. Jarosław Dymek, drugi z wielkich faworytów, także brązowy medal Mistrzostw Świata. Sędzią głównym jest jak zwykle Jan Łuka, jeden z najlepszych polskich atletów. Sędzią pomocniczym pozostaje Adam Wnorowski. Powiedziałem Państwu, że mamy kilka niespodzianek. Jeżeli niespodzianką nie jest moja marynarka, to na pewno eleganckie garnitury naszych zawodników, których za chwilę Państwo ich zobaczycie. Wszyscy zgodzili się, aby zasiąść na fotelu przede mną i porozmawiać tuż przed zawodami. Wszyscy, jak powiedziałem, byli ubrani elegancko, oprócz jednego z nich, który chce być sobą do końca. Ale o nich wszystkich dowiecie się Państwo z rozmów, które przeprowadziłem. Zapraszam serdecznie. Zapraszam do rozmowy z Jarosławem Dymkiem, myślę, że liderem przed finałem Pucharu Polski Strongman Siłacze 99, a także jednym z zawodników, który zajął trzecie miejsce w Chinach w tym roku na Mistrzostwach Świata Najsilniejszych Ludzi. Jarek, jesteś ze swoim synem, półrocznym synem Dawidem. Poprawia to twój image? Chcesz wyglądać tak dobrotliwie, jako taki kochający ojciec? Czy po prostu tak bardzo kochasz syna, że... Nie, nie, jego narodziny... są jak gdyby początkiem też mojej kariery jako strongmana, więc jest moją maskotką od początku na tych zawodach. Jak do tej pory przynosił mi szczęście, więc myślę, że stąd ta obecność jego. I obecność oczywiście w stroju małego chińskiego mandaryna. Byliście w Chinach razem z Mariuszem Pudzianowskim. Twoje życiowe motto mówi, że niewykorzystane sytuacje się mszczą. Czy takie sytuacje zdarzyły się w Chinach? Myślę, że nie. W Chinach dosyć przebojowo nam to wszystko poszło. Mówiąc o moim, głosząc moje motto, to myślę bardziej o tych sytuacjach, kiedy mamy szansę na coś. Mamy szansę wystartować w strongmanie, mamy szansę zrobić coś, ale jakieś powody powodują, że się nie decydujemy na to i potem żałujemy tego. Występ w Chinach to niewątpliwie sukces w takim razie. Opowiadałeś mi sytuację przed rozmową, że Holendrzy potraktowali was bardzo pryncypialnie, poklepując po ramieniu, mówiąc, że no, nauczycie się tutaj czegoś od najlepszych. A tymczasem oni zajęli czwarte miejsce, a wy trzecie. Czy inni też was potraktowali tak z przymrużeniem oka jako debiutujących i nic nie potrafiących jeszcze siłaczy? Może nie tak jak Holendrzy, ale raczej nie brano nas pod uwagę w tej ogólnej klasyfikacji, ponieważ odbiegaliśmy od pozostałych zawodników i wzrostem, i warunkami, i wagą. Oni byli od nas wyżsi i ciężsi, co w niektórych konkurencjach nie pomagało nam, przeszkadzało nam i to znacznie. No, myślę, że nadrabialiśmy to walecznością i tym, że z Mariuszem byliśmy dosyć taką równą parą. Powiedz mi, czy trudno pogodzić się z porażkami? Czy to będzie coś trudnego, jakiś wielki cios, depresja zimowa, w którą popadniesz, jeżeli nie zwyciężysz i nie znajdziesz się w pierwszej trójce? Zupełnie nie. Myślę, że to będzie jakaś motywacja do dalszej pracy. Poza tym to, co osiągnąłem do tej pory, jest już dla mnie naprawdę dużym sukcesem i
tutaj popadanie w depresję zimową z tego powodu chyba nie miałoby, nie byłoby na miejscu. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Przypominam, rozmawialiśmy z Jarkiem Dymkiem, trzecim zawodnikiem na świecie. Być może będzie również w pierwszej trójce finału Pucharu Polski Strongman Siłacze 99. Dziękuję również. Pierwsza konkurencja to wyciskanie 100-kilogramowej belki w pozycji stojącej. Próbę uznaje się za zaliczoną, jeśli zawodnik w pełni wyprostuje ramiona. Rekordzistą w tej konkurencji jest Mariusz Kudzianowski. Wykonał aż 27 powtórzeń. To pierwszy w szranki staje Jan Cuber, 40-latek z Krakowa. On imponuje posturą, a jego całkowicie naturalna siła budzi podziw rywali. 4, 5, już 5 razy belka w górze. Równe tempo, spokojne. 10 podniesień, czyli dźwigną już tony, ale widać pierwsze oznaki zmęczenia. Potężny ten Drwal. Taki ma pseudonim. Drwal. Trochę odpoczął, ale już zaliczył 15 podniesień. Coraz dłuższe przerwy. Już 1700 kg podniósł pan Janek. Czyżby koniec? Nie, to tylko kolejny odpoczynek. Jeszcze spróbuję. Tak, próbuję. Niesamowicie walczy Jan Cuber z Krakowa. Ciągle ma siłę. Liczymy. Który to już raz? Który to już raz? 20 raz dźwignął belkę. Łącznie 2 tony, proszę państwa. 2 tony. Już wystarczy. Tym razem już wystarczy. Wszystkie próby dobre technicznie i zaliczone przez sędziów. Dokładnie 20. Skupiony byli państwo przed chwilą. Podajecie mi. Dymek, ale teraz startuje Mariusz Pudzianowski. Rusza do boju najgroźniejszy konkurent Jarka Dymka, właśnie Mariusz Pudzianowski. Zaczął w szalonym tempie. Już po 20 i nie zwalnia ani na moment. Jego rekord Pucharu Polski to 27 powtórzeń. Dziś chyba pobije ten rekord. Coś niesamowitego. Już 3 tony podniósł łącznie. Co sekundę belka w górze. Tylko czy wszystkie próby będą zaliczone? Nieprawdopodobne. 40 razy, 40 razy belka znalazła się w górze. Ręce opadły, ale Pudzianowski jeszcze nie rezygnuje. Chociaż rekord dawno pobity. To musi zaszokować rywali. Słyszeli państwo, 42 próby. Ile zaliczą sędziowie? 39. Nowy rekord Pucharu Polski. Tak, 39. Ja ci będę głośno mówił, już nie mam zaliczonych, okej? Lubomir Liwacki. On wylosował 3 numer startowy. Pierwszy mistrz Polski strongman. Potem miał jednak przerwę w cięższych treningach. To odbiło się na jego ostatnich występach. W jakiej formie będzie dzisiaj? Ładnie, ładnie. Może liczyć na gorący doping publiczności. Już 10 prób. Robi to tylko trochę wolniej od Pudzianowskiego. 15. Ale ciężko mu. Widać oznaki zmęczenia, kiedy odpocznie. A jednak musi odpocząć, żeby podnieść 20 raz. I już gotowy. Udało się, czy jeszcze spróbuję? Ach. Straszna walka z belką. Koniec. Brawo, Liwa. Wszystkie 21 prób zaliczonych pokonał Jana Cubera. Teraz będzie czekał na konkurencje szybkościowe. Tam jego szanse jeszcze wzrosną. Grzegorz Peksa, właściciel dyskoteki, wicemistrz świata w wyciskaniu sztangi. Należący. Jego wynik to 250 kg.
Dobre tempo. 10 prób już za nim. Tempo podobne jak u Libeckiego. W równym rytmie całe ciało Grzegorza Peksy porusza się. Nogi pomagają rękom. I już ponad 20 powtórzeń. Jeszcze chwilę, a będą w górze łącznie 3 tony. Musi odpocząć. Musi odpocząć, ale zebrał siły. Zebrał siły. Czy uda mu się zagrozić Budzianowskiemu? To chyba jednak byłaby niespodzianka. 33 próby zaliczone. Jeszcze 6 prób do wyniku pytona. Czy da radę? Podnoś! Ale... Zresztą jak u wszystkich zawodników. Który raz belka w górze, już łącznie ponad 3,5 tony podniósł Grzegorz Pekca. Czy sędziowie zaliczą? I ile zaliczą? Zaliczyli 37 powtórzeń. Tak, słyszą państwo. 37 powtórzeń. Brawo, Grzegorz Pekca. Imponująca dyspozycja. Musiał solidnie potrenować w domowej siłowni. Jeśli w pozostałych konkurencjach pójdzie mu tak samo dobrze, to dzisiaj możemy mieć niespodziankę. Przedostatni w stawce. Sławomir Peda. Także gdańszczanin. 23 lata. Jak na debiutanta spisywał się w poprzednich imprezach bardzo dobrze. Dobre tempo. Bez dwóch! Już 10 prób za nim. Nie musi dźwigać belki zbyt wysoko. Może to atut. Liczymy. Sławek, czyli Kondor, musi odpocząć, zanim spróbuje po raz 30. Udało się, ale znów musi odpocząć. On lubi takie konkurencje. Lubi wyciskanie ciężarów, a także konkurencje biegowe. 32 próby. Czy da jeszcze radę? Belka waży 100 kg. 33 razy. Bach chce dorównać Peksie. Brakuje mu tylko 3 prób. 35 próba zaliczona. Chyba tak. I jeszcze tylko 2. Jeszcze tylko 2 próby. Brakują mu do rekordu Peksy. Czy sędziowie zaliczyli wszystkie poprzednie? No tak, sędziowie dopatrzyli się aż 5 błędów technicznych. I ostateczny wynik Kondora tylko 31 prób. Aha, Jarek, i ty mnie rzucaj, dobrze? Nie rzucaj, bo ty mnie rzucaj. Jarosław Dymek. Pseudo Ralf. Okej. Powróć. Powróć, trzymaj. Belka, przypominam, waży 100 kg. Zaczął. Tempo ostre. Od początku. Jak Budzianowski, jak kolega z reprezentacji, jak zawodnik trzeciego duetu świata. Ralf pracuje jak dobrze na oliwie, na maszyna, dźwiga z samymi rękami. Na razie pomoc nóg, wybijanie ciężaru nie jest potrzebne. Nie do wiary, to już 30 razy. Sekundę odpoczął, teraz zaczął pomagać sobie wybiciami z nóg. 38 razy. Czy dorówna Podzianowskiemu? 40 razy. 40 podniesień. Jakby trafnym strategiem jest Dymek. Skontrolował u sędziów liczbę zaliczonych prób i wykonał dokładnie o jedno więcej niż Podzianowski. Oto wyniki. Dobry, wydawało się, wynik Cubera wypada blado przy osiągnięciach konkurentów. Jarosław Dymek, liderem. Niektóre drzewa na Śląsku pamiętają jeszcze uderzenia tego drwala. Inne rury w Małopolsce pamiętają jego zgrabne i czułe dłonie. Jaś Cuber, wykonawca wielu zawodów, a teraz siłacz. Powiedz mi, gdzie osiągnąłeś największy sukces? Jako hydraulik, jako drwal, jako właściciel siłowni, czy jako siłacz? Największe moje takie osiągnięcie to to, że umiem się sprawdzić w tych zawodach siłaczy. Skąd wziąłeś taką masę ciała? Co, to jest od urodzenia. A może słodycze? Nie, no co słodycze nie mam nic do tego. No urodził, że się 6,5 kilo. 6,5 kilo? No, także to. A ile miałeś wtedy, ile centymetrów liczyło twoje ciało? A, no coś 70 chyba.
Masz braci, masz rodzeństwo? Mam braci, mam rodzeństwo. Jak wyglądają twoi bracia? No, brat młodszy jest mojej postury, no trochę szczuplejszy, waży coś tam 125 kilo. I czy zdarzało ci się kiedyś takie sytuacje, że ktoś się ciebie przestraszył? Czy twoja postura budzi strach w kimś? Wszyscy mówią, że mimo mojej postury, że jest taki łagodny, no można mnie polubić, nie? A zdenerwowałeś się kiedyś i pięść wykorzystałeś? Nie, pięści nigdy, ale tak tam... Ciałem? No, ale nie chciałbym o tym mówić. Żegnamy się z Jasiem Cuberem, który wierzy w siebie i cieszy się, że jest już szósty. Może będzie lepiej. Ulubioną konkurencją organizatorów Pucharu Polski jest spacer farmera. Z dwoma 120-kilogramowymi walizkami. Rekord należy do Ireneusza Kurasia z Lubina. Przeszedł 90 metrów. I właśnie siłacz z Białej Rawskiej na Mazowszu zaczął ten spacerek. Pyton Pudzianowski. 60 metrów, rośnie doping na trybunach, tyle przeszedł. Troszeczkę zwolnił teraz, ale już po 80 metrów za nim. Dawaj, Mariusz! Cóż za wytrzymałość. Ojej, ależ to zaskoczenie już. Zaskoczył nas Pudzianowski. Nie było widać tej walki ostatkiem sił. Wydawał się ciągle w dobrej formie. Ile zabrakło? Niespełna 4 metrów. Wynik Pudzianowskiego 86 metrów i 31 centymetrów. Libacki. Gotowy? Wystartował. On lubi hałas i krzyk na trybunach. Nieraz zmuszał do tego dopingu publiczność. Przeszedł ponad 20 metrów. Zaczyna mu być ciężko, ale on umie walczyć z własną słabością. Ciężar go prowadzi, czy opanuje zmęczenie. Ponad 60 metrów. Brawo, Libacki. Brawo, to najlepszy wynik w jego karierze. Ponad 70 metrów. Dokładnie ile? Zobaczymy. 73 metry i 63 centymetry. Zrehabilitował się mistrz kraju za wpadkę z belką. Grzegorz Peksa też przed trudnym zadaniem. Spacer to konkurencja, której nie cierpi. Przypomnijmy, krótkie palce nie pozwalają dobrze zapiąć uchwytu na rączkach walizek. Idzie bardzo szybko. Chce zajść jak najdalej. I już przeszedł 40 metrów. 40 metrów przeszedł Peksa, a swój życiowy rekord Peksa poprawił z kilkunastu aż na 54 metry. Koniec. Rekordu nie poprawił, ale wynik powyżej 50 metrów. Tak, 50 metrów 73 centymetry. Od razu. Sławomir Peda. Kondor może pokonać Cikarowickiego. Jego rekord jest zbliżony do wyniku Peksy. Jest to 20 metrów. 6 sekund, a przecież to Peksa był kiedyś sprinterem. Liczymy, liczymy i czekamy. Każdy metr się liczy. Ile przeszedł? 40 metrów. Nie wiedziałem, że kondory potrafią tak szybko latać. No, widać już trudności, a ja przypominam, że każda walizka waży 120 kg. I już. Łatwo się mówi, że już, a przecież miał razem 240 kg w rękach. 64 i 37 cm. Brawo, najmłodszy. Trzecia lokata jednak może być trudna do utrzymania. Za chwilę na starcie Jarosław Dymek. I już wystartował. Rusza Bagdańska także dynamicznie. To wręcz sprint, a nie spacer. Troszkę zaczyna się chwiać. Czyżby Ralf przeliczył się z siłami? Ma już za sobą 40 metrów, ale dziwnie idzie, dziwnie. Jego rekord życiowy to aż 89 metrów, tylko o 1 metr mniej od wyniku Irka Kurasia. 60 metrów. Przeszedł. Co się stało? Może i potknął się Dymek, ale nie wyglądało na to, by mógł zejść dużo dalej. Chyba lepiej od Pedy jednak Libacki zaszedł.
Rezultat widzieli Państwo 66-50. Super. Dziś podczas pierwszych 7 konkurencji następuje rotacja zawodników zaczynających kolejne zmagania. W poprzednich zawodach zawsze zaczynał ostatni w bieżącej klasyfikacji. Super idzie wolno do stajnia, to jego styl. Przed zawodami Drwal obawiał się nieco o prawą nogę, kontuzjowaną podczas imprezy w Łebie. Może i dlatego idzie wolniej niż zwykle. Sędzia próbuje pana Jana nakłonić do szybszego ruchu, ale zaliczył 40 metrów co dalej, postawił walizki. Chyba jednak coś tam dzieje się z tą nogą. I koniec. Jan Cuber, pseudonim Drwal, 40 metrów. Oto wyniki Peksa w granicach normy, ale rywale daleko, daleko. Sukces Libackiego, Pudzianowski poza konkurencją. W łącznej punktacji zmiana lidera. Libacki awansuje z miejsca 5 na miejsce 3. Po dwóch konkurencjach na czele faworyci. 3 Lubomir Libacki, 2 miejsce Jarosław Dymek, Mariusz Pudzianowski na 1. miejscu. Nowość Pucharze Polski. Trzymanie przed sobą obrącz ciężaru 25 kg. To bardzo trudna próba. Radzimy spróbować w domu, na przykład z 5-kilogramowym hantelkiem. Trzecią konkurencję zaczyna zawodnik z numerem 3. Lubomir Libacki. W tej próbie możemy zaglądać siłaczom w oczy, patrzeć na ich twarze. Próbować zgadnąć, ile jeszcze wytrzymają. Zobaczyć, kiedy nadchodzi kryzys, co zrobią, by go przezwyciężyć. To wszystko można wyczytać z twarzy. Więc patrzmy. 20 sekund. Jeszcze duży zapas sił ma Libacki. Zaczynają drżeć ręce. Chyba już niedługo utrzyma ten ciężar. I oto pierwszy wynik. Prawie 34 sekundy. Dobry czy średni, tego nie wie nawet sam szef Strongman Polska, Cezary Wołotko, którego Państwo przed chwileczką widzieli na ekranie. Teraz następny w kolejności jest Grzegorz Peksa. Ma punkt straty do Libackiego. Trzyma. Ale wie przynajmniej, jak długo utrzymać ciężar. Bieżący czas podadzą mu sędziowie, ale wynik zależy tylko i wyłącznie od niego, od jego możliwości. 20 sekund minęło. Jakby powoli już się czaił kryzys. Gdzieś tam się rodzi kryzys. Popłynę bez samego siebie. Ale można poznać mistrza. Popatrz na stoper. Grzegorz Peksa, 33,65 sekundy. Następny w szranki wstąpi Sławek Szeda. Przymierzył się do ciężaru, 25 kg, ogromny ciężar. Bardzo trudna próba na wyciągniętych rękach przed sobą. Trzymają zawodnicy. Patrz na nich, przyjrzyjmy się, spróbujmy zajrzeć w oczy. 20 sekund. Minęło 20 sekund. Trzymaj, trzymaj. 30 sekund. Jeszcze trzyma. 30 sekund. Zaczyna walkę z samym sobą. Minęło ponad 35. Tak, już mamy wynik. Proszę spojrzeć. 39,33 sekundy. Jest najlepszy. Nie dotrwał do 40 sekundy, ale i tak obejmuje prowadzenie w tej konkurencji. Chyba Kondor awansuje po tak dobrym występie. Brawa publiczności w pełni zasłużone. A teraz Jarek Dymek ruszył stopera. Dymek w Chinach dawał sobie przecież radę z najsilniejszymi strongmanami świata. Ralf, skupiony, wsłuchany w siebie, w rytm oddechu, puls serca, napięcia mięśni, pełna koncentracja, już widać wysiłek. To za wcześnie. Da się zaobserwować ten wysiłek. 28, 29 sekund mija. Już po 30 sekundach
Zaczyna się prawdziwy test. Czy przekroczył 40 sekund? Tak, przekroczył 40 sekund. Brawo, Dymek. Wyraźnie pokonał PD. 44 sekundy, 57 setnych. To wynik Asa Skańska i bardzo mocne wyzwanie dla Mariusza Płudzianowskiego. Dymek nie rezygnuje przecież ze zwycięstwa i wyjazdu na Grand Prix Finlandii z największymi oczami świata. Ale zanim wystartuje Płudzianowski, jest jeszcze Jan Cuber. Sędziowie uruchomili stopery. Tej konkurencji obolała noga, mu nie przeszkadza, więc kto wie. Oglądamy Jana Cubera. 25 kg na wyciągniętych rękach. Przed sobą bardzo trudna konkurencja. Można by się obawiać, czy wygrywałem, dociągnie 20 sekund, ale już przecież ponad 26-27 sekund. Co na ten okrutny ciężar. Jest też i ponad 30 sekund. Cuber jest naprawdę mocny. Wychodzi na trzecie miejsce. Czy pokona PD? Pokonał minimalnie o 0,05 sekundy, o jedno drgnięcie mięśni. To naprawdę wielki wyczyn 40-latka. 39 sekund i 38 setnych. Zasłużona owacja dla Jana Cubera. Wyprostuj. Ale ta konkurencja kończy lider, Mariusz Płudzianowski. Wysoko zawiesił mu poprzeczkę Jarek Dymek. To już wiemy, ale Pyton kocha wielkie wyzwania. Czy wytrzyma 45 sekund? Dobrze, Mariusz, dobrze. 15 sekund. 16, 17 sekund. Pełny spokój. 20 sekund. Zbliża się 30 sekunda. Jeszcze troszkę, jeszcze troszkę. 30 sekund, nie widać kryzysu. 35. Trzymaj, lekkie. Księcza przed sobą, zbliża się 40 sekunda. Minęło 40 sekund. Już walczy ze sobą. Nadchodzi ten bunt mięśni. Pokonał, pokonał Dymka dość wyraźnie. Oto nowy rekord. 45 sekund, 22 setne. Kolejny słabszy występ Peksy. Odżywa Jan Cuber, Płudzianowski i Dymek klasą dla siebie. Po trzech konkurencjach Cuber odrabia straty, PED awansuje, Dymek na drugim miejscu. Lubomir Libacki. Przedstawiam Państwu. Lubomir, od razu Cię zapytam. Jesteś szczęściarzem? Znalazłeś się w finale Pucharu Polski Strongman Siłacze 99, ale punkty nie dawały Ci tego miejsca. Zdarzyło się tak, ponieważ trzech zawodników odniosło kontuzję, jeden wyjechał. Jesteś szczęściarzem czy nie? Nie przykładam do tego wagi. To znaczy, dano mi szansę, spróbuję stanąć na wysokości zadania, natomiast czy szczęściarzem, no? Trzeba ją wykorzystać, jeżeli taka szansa się nadarza, wyznaczono mnie do takiego turnieju jak ten, no trzeba dać siebie wszystko i pokazać, że jednak nieszczęście jest jakimś odzwierciedleniem i wyznacznikiem, a jednak możliwości, które możesz zaprezentować dla siebie samego, pokazać i dla publiczności. A powiedz mi, o czym myślisz, kiedy dźwigasz te wielkie ciężary? O czym myślę? Trudno jest powiedzieć, to nie jest coś stałego. To nie są chwile lub momenty, które przywołujesz w pamięci, by się zdenerwować. No właśnie, tak jak mówi się, że powiedzmy pięściarze wyobrażają sobie, że kogoś tam okładają. Znaczy, bardzo ważnym atutem, bardzo ważną zaletą w sporcie, akurat w tym siłowym, jest możliwość przywołania takich myśli i możliwość skoncentrowania się, jak wiecie, bo my wszyscy jako zawodnicy dysponujemy podobną siłą. Bo tak mogę powiedzieć szczerze i nikt na pewno z nas nie zaprzeczy temu. Natomiast różne są dni, różne są możliwości psychiczne każdego z nas. Wrzawa, hałas, doping. Jak ważny jest doping publiczności? Ważny. To znaczy na pewno każdy sportowiec to powie o tym, że jest ważny, ale tym, co kieruje poczynaniami akurat w każdej z konkurencji, jest wola walki. Publiczność jest jednym z elementów, który kreuje twoją wolę walki. Natomiast myślę, że mówię, twoja psychika, twoje podejście do tego, twoje możliwości. Nie może być chwil załamania, może być chwil negatywnych, typu mi nie wyszło, nie dam rady, czuję się źle. Trzeba odnaleźć w sobie, jeżeli takie chwile następują, trzeba odnaleźć w sobie to coś, co powoduje, że znowu, tak jak do silnika paliwo, że znowu pójdziesz
pójdziesz za ciotem. Znowu, na pełną parę. Lubomir Libacki żegna się z nami. Powodzenia. Te konkurencje nasi widzowie dobrze znają. Tym razem 4 piętra schodów i 3 walizki. 120 kg, 150 i 200 kg. Zaczynam tego szpeksa. On jest w tym dobry, może być groźny dla faworytów. Najlepszy czas w historii ma Pudzianowski, 20,5 sekundy, ale w eliminacjach schody były o 1 stopień niższe. Trochę za szybko pociągnął stąd te drobne kłopoty. Przed nim ostatnia, najlżejsza walizka. Jaki będzie wynik? 32,54 sekundy. To chyba dobry czas. Zdziwiłbym się, gdyby było inaczej. Peksa wykonał tę próbę bardzo dobrze technicznie, ale dlaczego na podejście od początku nie było pomocników odciągających walizki spod nóg? Sławek Peda przed trudnym zadaniem. Dobra. Jest najniższy i najlżejszy. Nie stanowi dobrej przeciwwagi dla tej 200-kilowej walizki. Musi więc ciągnąć się rękami. Jest wyraźnie wolniejszy od znacznie wyższego Peksa. Nareszcie 200 kilo na podejście. Peksa miał w tym momencie czas lepszy. Pomocnicy ciągle dość niezdecydowani. Nie ruszają pierwszej walizki. To bardzo przeszkadza przy następnych ciężarach. Duże kłopoty ma Kondor, a widać to wyraźnie. Sześćdziesiąt sekund minęło. Wygląda na to, że ponad dwukrotnie dłużej od Dzika Noteckiego trwał koszmar tragarza Sławka Pedy. Tak, 69 i 29 sekundy, ale chyba straci dużo punktów. Masaż Shiatsu i Lubomir Libacki. Gotowy. Tymczasem Jarek Dymek jakby niedostatecznie skoncentrowany. Zaskoczył go opór tych 200 kg. Chyba za szybko chciał to zrobić. Nie dociągnął walizki do brzegu stopnia. Natychmiast odezwały się prawa fizyki. No cóż. Znów błędy techniczne. To już nerwy. Nerwy nie są tutaj bez znaczenia. Minęło ponad 28, 29, 30 sekund, a na górze tylko jedna walizka. Sensacja jakże niemiła dla faworyta. I ponownie niedociągnięta walizka podcięła mu nogi. W poprzednich edycjach pucharu było inaczej. Błąd pomocników czy świadoma decyzja organizatorów? Dymek nie pokona już Peksa. Ale czy da radę wyprzedzić Pedę? Ależ nam się zrobił dramat. No tak, 51 i 27 setnych sekundy. Jan Cuber raczej nie powalczy o zwycięstwo. W jego wieku trudno biegać po schodach jak młodzieniaszek, a w dodatku musi uważać na nawężoną nogę. A widzą państwo sami. Robi to mądrze, wolno, technicznie, dobrze dociąga walizkę do następnego stopnia, ale no cóż, kosztem czasu, czas płynie. Walizka teraz schodzi po walizkę, która waży 150 kg. To nie jest takie ciężkie, jednak Cuber wyraźnie boi się przyspieszyć. Jest ostrożny. Ta kontuzja nogi oczywiście nie jest bez znaczenia. Została nam ostatnia walizka. Zauważmy, jak ostrożnie po nią schodzi. Nie to żaden ciężar, proszę bardzo. 120 kg, ale jednak robi to ostrożnie. Czy wygra z Pedą? Minuta. Jaki wynik? 6,74. 66 sekund i 74 setne sekundy. Tak jest, pokonał Sławka Pedę o 2,5 sekundy. Radość Janka Cubera i ogromne zmęczenie. Pudzianowski. To okazja na wyraźne odskoczenie od Dymka. Rekord tej konkurencji należy właśnie do niego. Byle tylko zbytnio się nie zapali do walki.
Bardzo szybko, dobrze technicznie poradził sobie z najcięższą walizką. Proszę porównać szybkość Kutona i Janka Cubera podczas zbiegania po schodach. Siłę mają zbliżoną, zwinność. Na przeciwległych biegunach. Rekord Heksy w niebezpieczeństwie. Świetne tempo. Tak, Ugianowski jest najszybszy. Tylko 30 sekund i 75 setnych. Zdeklasował pechowego Jarka Dymka. Czy to może załamać kolegę z reprezentacji? Zobaczymy w następnej konkurencji. A tymczasem ostatni w tej rewii wystąpi Lubomir Libacki. On także może być groźny. Jest szybki, zwinny i nie boi się schodów. 15 sekund, 14 sekund. Dobry czas, trochę gorszy od Persy. I pomyśleć, że zimą podczas mistrzostw kraju kilku debiutantów miało kłopoty, by wciągnąć 200-kilogramową walizkę, chociaż na pierwszy stopień. Już widać lekki kłopot, sił Iba jest już mniej dynamiczny. Już gorzej od Pudzianowskiego, a jeszcze jedna walizka pozostała. Jest tak lekka, że sama unosi się w powietrze. Dobry finisz mistrza kraju to trzeci czas, 43,29 sekundy. Za chwilę wynik. 43,29. Pierwsza dwójka wyraźnie najlepsza. Tym razem spore różnice między zawodnikami. Na półmetku trzech zawodników z szansami na trzecie miejsce. Dymek ma bardzo dużą stratę do lidera Pudzianowskiego. Zapraszam do rozmowy ze Sławomirem Pedą, dwukrotnym mistrzem Polski w trójboju siłowym, a teraz jednym z szóstki, który występuje w finale Pucharu Polski Strongman, siłacze 99. To kontuzja trzech zawodników oraz wyjazd Bogusława Kwiatkowskiego spowodowała, że znalazłeś się w finale, nie ukrywajmy. Gdyby nie te kontuzje, punkty nie pozwoliłyby ci na to, żeby tu w Gdyni odbywać finały. Jak zareagowałeś, kiedy dowiedziałeś się o kontuzji kolegów oraz o tym, że będziesz występował ty? Moja reakcja była oczywista. No, ucieszyłem się z tej możliwości startu. No i po prostu dlatego tu jestem. A powiedz mi, czy przygotowywałeś się jakoś specjalnie przed tym startem? Dowiedziałeś się na miesiąc, na ile tygodni przed zawodami? No, dowiedziałem się na około miesiąc czasu przed tymi zawodami. Czy to był jakiś specjalny trening? Jak się przygotowywałeś do zawodu? Miesiąc czasu to jest za mało, żeby się przygotować, no ale w jakiś sposób tam starałem się przygotować. No i myślę, że będzie dobrze. Jakich rad udzielił ci twój trener przed tymi finałami Pucharu Polski Strongman siłacze 99? Jedną z jego rad to był odpoczynek po prostu przed zawodem. Jak odpoczywasz najchętniej? W domu. Co robisz? Siedzę, nic nie robię. Trzymamy za ciebie kciuki, życzymy jak najwyższego miejsca. Rozmawialiśmy ze Sławkiem Pedą. Zegar to kolejna z ulubionych konkurencji Pucharu Polski. Do 4-metrowej belki podwieszony jest ciężar 400 kg. Wygrywa zawodnik, który przejdzie najdalej po obwodzie koła niczym po zegarowej tarczy. Tym razem zaczyna Sławomir Peda. W dotychczasowych występach należał raczej do średnich zegarmistrzów. Jak sobie da radę dzisiaj? Dość szybko skończył. Tuż za połową okręgu. Pamiętajmy jednak, że byli i tacy, których ten ciężar załamywał już na starcie. 12 metrów, 85 centymetrów. Zobaczymy, co na to rywale. Na przykład Jarosław Dymek. On jest dobry w tej konkurencji. No i musi pokazać Pudzianowskiemu, że nie wszystko rozstrzygnęło się na schodach. Już minął miejsce postojowe Sławka Pedy. Bardzo dobrze idzie, zbliża się do zamknięcia okręgu, zamknął okrąg. Pełny obrót zegara poza nim. Dziwne. Wydawało się, że może iść dalej. To i tak dobry wynik. 24 metry i 82 centymetry. Jarek Cuber. Bardzo ostrożnie stanął i popatrzmy na ten bandaż. On ciągle nam przypomina o tej kontuzji, poważnej kontuzji nogi Janka Cubera. Tak, grymas bólu, nie było sensu ryzykować poważnej kontuzji. Pamiętajmy, zawodnika wgniata wprost w ziemię 400-kilogramowy ciężar. Tylko 3,5 metra przeszedł Janek Cuber, ale i tak brawa za hartę. A teraz
Mariusz Płodzianowski. Ta konkurencja jest jedną z ulubionych przez niego, przez mazowieckiego pytona. Przypomnę, że taką ma ksywkę. Widać, że dobrze przygotował się do kolejnej rozgrywki psychologicznej z Tymkiem. No dobrze, dobry zegarmistrz z niego. Zamknął koło już dawno, bez śladu zmęczenia obszedł tarczę. No troszkę się teraz chwieje, czy dojdzie znów do godziny 12? Czy będą dwa okrążenia? No prawie, niemalże dwa okrążenia, kolejny nokaut, dokładnie 47 metrów i 60 centymetrów. A rywale mogą tylko podziwiać kolegę. Rekord Kwiatkowskiego, przypomnijmy, jednak nie pobić. Iwacki też miał w tej konkurencji dobre wyniki. Czy uda mu się dziś ponownie wygrać z Tymkiem? Nie będzie łatwo. Już to widać. Bardzo... Zmiata mu przepona, że tak się wyrażę. Ten ogromny ciężar. I koniec. 17 metrów i 0,7 metra. Iwacki miał już dużo lepsze wyniki. A Płodzianowski? Już spokojny, chociaż w konkursie pozostał jeszcze Grzegorz Peksa. Grzegorz Peksa, były sprinter z Piły, miał w zegarze dobre i gorsze występy. Dzisiaj musi pokonać Libackiego, jeśli chce zająć trzecie miejsce w naszym finale. Już kłopoty. Chyba za szybko. Pół okrążenia i bardzo się chwieje. Jednak jest lepszy od Libackiego. A jeszcze kilkanaście sekund temu można było w to wątpić, czy dorówna Dymkowi. Ależ rozpacz. Tak niewiele brakowało. 22 metry i 65 centymetrów. Popatrzmy na wyniki zegara. Libacki nieco słabiej, Peksa bardzo dobrze. Płodzianowski znów poza zasięgiem. W łącznej punktacji z walki odpadają Cuber i Peda. Trzecia lokata ciągle niewiadoma, a na szczycie chyba wszystko jasne. W łącznej punktacji z walki odpadają Cuber i Peda. Trzecia lokata ciągle niewiadoma, a na szczycie chyba wszystko jasne. Naszym gościem jest teraz Grzegorz Peksa. Grzesio, bardzo ładnie dzisiaj wyglądasz. Bardzo ładny garnitur weselny. Tak, półtora roku temu miałem, wiesz, ślub z moją żonką. Jeszcze pasuje dla mnie, jest całkiem niezły, nie? Tak, jest całkiem niezły. Twoja żona Iwona jeździ z tobą na każde zawody, jest o ciebie zazdrosna, to wiem. Jak sobie z tym radzisz? Ale... Po prostu mi kibicuje mi. Wiesz, bardzo mocno mi kibicuje. No mi to. Przeżywa to tak samo jak ja. Tak jest, dlatego jest zawsze ze mną. Rozmawiacie potem o zawodach w domu? No i często zostaję na przykład, wiesz, wyzwany, że słabo wystartowałem, nie? Że coś tam nie poszło, że tam nie poszło, to mogło być lepiej, było gorzej. No ale co wtedy? Na przykład jesz gorszy obiad albo musisz spać gdzie indziej? Tak, wiesz, w moim pokoju. Grzegorz, a powiedz mi, jak jest przed zawodami, z seksem przed zawodami? Uważasz, że to rozluźnia, pomaga czy przeszkadza? No nie wiem, mi się wydaje, że... Tak chyba z dwa dni trzeba odpuścić, nie? Dwa dni trzeba odpuścić. Zawodami. Życzymy Grzegorzowi wiele sukcesów. Trzymamy za niego kciuki. Przypominam, Grześ Peksa był naszym gościem. Grześ, dobrotliwie, nie Grzegorz. Sześć beczek po 42 kg każda, 6 metrów od podestu wysokiego na 180 cm. Wygrywa ten, kto je najszybciej wrzuci na ten podest. Tu dobrze czuje się Grzegorz Peksa. Zaczyna tym razem Jarosław Dymek. Ciekawa taktyka, rzuca tylko jedną beczkę, druga leży i czeka, nie traci czasu na schylenie się. Teraz test spod podestu, jak będzie miał czas. 18 sekund i 35 sekund, sekundy. Bardzo ciekawy pomysł Dymka. Widziałem zdumione twarze rywali. Ciekawe, czy będą go naśladować, czy pozostaną przy swoich sprawdzonych metodach. Kolejna Janka
Kacubera. On nie może tak biegać, więc od razu stoi na straconej pozycji, ale może tylko tak nam się wydaje. Rzuca tradycyjnie, najpierw jedna, potem druga beczka. Ma dość siły, by robić to jednoręko. Została ostatnia para, czas będzie jednak gorszy. Ale niewiele gorszy od Dumka, tylko o 3 sekundy. Może ta gdańska metoda nie była tak rewelacyjna. Wynik Cubera 21 sekund i 34 setne sekundy. 21-34. Głośniej muzyka. Patrz, muzyka. Muzyka w dół. Budzianowski jakby trochę niepewny, naśladować Dymka, czy robić to po swojemu. Absolutna cisza. Prosił o tę ciszę. Skoncentrował się już. Jednak tradycyjnie. Ale nie umie jak Cuber rzucać jedną ręką. Wszystko nadaje jednak szybkością. Szybkość imponująca. No i proszę. 16,82 setne sekundy. Znów lepiej od Dymka i to wyraźnie. Chyba już nic nie odbierze zwycięstwa w dzisiejszym finale Mariuszowi Pudzianowskiemu. Jarek Dymek jakby pogodzony z porażką, a w szranki wstępuje kto? Lubomir Libacki. On toczy swój pojedynek z Peksą o trzecie miejsce. Stoi przed trudnym. Jest dość szybki. Bardzo szybki. Może wygrać z Dymkiem. Patrzmy. Emocjonujące, aż dech zawiera w piersiach i wygrał. Pokonał rywala z Gdańska. Wychodzi na to, że nowa metoda Dymka niewiele mu dała. Wynik Iwackiego 17,33 setne sekundy. Grzesiu Peksa. Wiele razy wygrywał wymagania. To jedna z jego ulubionych konkurencji. Musi zejść poniżej 17 sekund. Traci, upuszczając tę drugą beczkę. Dziwna taktyka. A jednak przegrał z Libackim. 18 sekund i 61 sekund. Dopiero czwarty czas. Zamiast odrobić, stracił punkt. W stosunku do rywala oczywiście. Ostatni wystartował Sławek Peda. Podest jest wysoki, a Sławek niski. To nie daje mu wielkich szans na dobry wynik. Ruszył z niezła koordynacja ruchów. Dobrze puszcza drugą beczkę w biegu. Sprytnie to pomyślał. 15 sekund minęło, 15 sekund minęło. Końcówka jedna wolniejsza. Jaki czas? 19 sekund. Lepszy tylko od Cubera. Peda umocni się na piątym miejscu w łącznej klasyfikacji. I podsumujmy. Kolejny sukces Pudzianowskiego, niespodziewana wygrana Libackiego z Peksą, Dymek dopiero trzeci. Po 6 konkurencjach jedyna niewiadoma to obsada trzeciego miejsca. Tylko kataklizm może dobrać sukces Pudzianowskiemu. Na 2 konkurencje przed końcem 8 punktów przewagi Pudzianowskiego nad Dymkiem. Czyżby wszystko jasne? Może. Zasada tej konkurencji jest prosta. Zawodnik musi dźwignąć w górę 2 beczki ważące po 200 kg każda i trzymać je jak najdłużej. Tutaj bardzo ważne jest dokładne zapięcie uchwytu na rączkach łańcuchów, dlatego te dodatkowe rzemienie na przegubach zawodników zaczyna tym razem Jan Cuber. Podniósł, jak długo wytrzyma ten nacisk i jego obolała prawa noga. Szybko dał się pokonać. 6,5 sekundy. Ale może tylko się tak wydaje. Zobaczymy, co na to konkurenci. Widzieliśmy już bardzo zaskakujące rozstrzygnięcia. Mariusz Pudzianowski ustępował w tej konkurencji tylko Irkowi Kurasiowi, którego wody nie brak z powodu kontuzji. Bardzo niepewnie trzymał. I sensacja, tego się nikt nie spodziewał. Nie minęło nawet 5 sekund, a tak długo celebrował przed tym zaciskaniem chwytu. Wyraźnie. Pytam jest w szoku. Czyżby brak koncentracji? Kota w wyraźnym prowadzeniu w klasyfikacji? Rywale nie mniej zdumieni.
Teraz Lubomir Liwacki, on chce pokonać Peksę i z dużym spokojem czekać na ostatnią konkurencję, ma szansę. Proszę zobaczyć, przyjrzeć się jego twarzy. Chyba mógłby dłużej, ale on wolał znów porwać widownię, która tak wspaniale reagowała na jego wołanie o doping. Lubi doping. Czas Liwackiego 34 sekundy, 86 setne. Grzegorz Peksa przed drugim zadaniem. Musi być lepszy od Liwackiego, tylko co na te słynne krótkie palce? To nie dla niego konkurencja. 13 sekund, 23 setne sekundy. Tylko i aż 13 sekund. Na razie drugi wynik. Niestety za Liwackim chyba już po marzeniach o miejscu na podium. Ja się ukończył Grzegorz Peksa, Dzik Bachecki. A teraz Sławomir Fedar. Podczujmy o tym Liwackiego. On chce, aby kolega z Trójmiasta wygrał z Peksą i przypoczętał do niego trzecią lokę. Właśnie o to chodziło, o pobicie wyniku Peksy. Ale mógł jeszcze trzymać Peda te ciężary. Jednak komenda starszego kolegi została wykonana. Czas 22 sekundy 40 setnych. Chyba nie jest poza zasięgiem Dymka. Zaraz się o tym przekonamy, ile punktów odrobił wicelider po tym fatalnym występie Pudzianowskiego. Czy wytrzyma ponad 22 sekundy, a może ponad 35 sekund? Popatrzmy, jak to skupił. Przyjrzyjmy się wysiłkowi Jarka Dymka. Lepszy od Pedy, słucha, co krzyczą mu sędziowie, wie, jak długo trzyma, ale czy dotrwa do wyniku Liby? Nie. Wiedział, ile mu brakuje, ale nie dał rady. Jak wspaniale walczył Ralf. Zabrakło 3 sekund. To był naprawdę pojedynek gigantów. Dokładny wynik Dymka 31 sekund 73 setne. To drugi czas. Przypomnijmy, Liwacki i Dymek wyraźnie lepsi. Pierwsza wpadka lidera Pudzianowskiego. Przed ostatnią konkurencją niemal wszystko jasne. Miejsca na podium wydają się obsadzone, ale to sport i ogromne ciężary. I wszystko jest możliwe. Mariusz Pudzianowski, mówisz o sobie, że jesteś wariat, bywasz niespokojny. A jak sypiasz przed zawodami, powiedz? Do mnie to dopiero dociera gdzieś tak 5 minut przed startem. Na razie na wesoło to wszystko traktuję. Czy sukces ma dla ciebie wymiar finansowy? Czy jest z tego kasa, czy jej nie ma? Sukces wymiar może finansowy nie ma. Ja to po prostu traktuję jako zabawę. Z tego się nie da akurat wyżyć. Czy siła ważna jest tylko fizyczna, a duchowa? No nie tylko siła fizyczna, duchowa przede wszystkim też. No to jest jednak pół na pół podzielone. Jesteś silniejszy fizycznie czy duchowo? Lepiej ci znieść ciężar 400 kg na barkach, czy wyrzuty sumienia w sercu? Lepiej 400 kg znieść. Czyli wiemy, już Mariusz Pudzianowski słabszy psychicznie, ale mamy nadzieję, że silny fizycznie i będzie radził sobie z rywalami. Za niego, jak i za wszystkich. Trzymamy kciuki. Dziękuję. Ostatnia dziś konkurencja. Trzeba jak najszybciej pokonać dystans 40 metrów, przekładając spięte ze sobą dwie opony po 80 kg każda. Nie wolno ich toczyć. Zawodnicy tym razem startują, począwszy od końcowego miejsca w klasyfikacji, a zatem rozpocznie Jan Cuber. Drwal jest już zmęczony, ale zawsze podziwialiśmy jego ambicje. Ruszył i od pierwszych metrów widać, że nie traktuje tej próby ulgowo. Każdy metr, który Jan Cuber pokona, jest jego małym, wielkim zwycięstwem.
już półmetek, dobrze się ułożyły opony, dotknęły linii końcowej, nie trzeba było ich jeszcze raz obracać. Jak to się najczęściej zdarzało w poprzednich rundach pucharu, trochę zwolnił tempo tej końcówce. Powoli zbliża się finisz, no może nie powoli. Czas 57 i 48 setnych sekundy. To była naprawdę ciężka próba. Widać, jak bardzo jest zmęczony pan Janek. Z daleka wydaje się, że to takie niewinne igraszki. Teraz na starcie najmłodszy. 23-letni Sławka ma 6 punktów przewagi nad Cuberem i raczej niemożliwe, by oddał piątą lokatę. Kibice wietrzą jednak pojedynek o prestiż. Zobaczmy. Kondor ma większy kłopot od poprzednika. Jest niższy, lżejszy. To kolejna konkurencja, gdzie te warunki fizyczne nie są atutem. Szybkość niewiele tu pomaga. Jak najszybciej. Półmetek ma już za sobą. Jeśli nie przyspieszy, może przegrać z rywalem starszym o 17 lat. Pamiętajmy, że Cuber ma kontuzję, ale to już przeszłość. Teraz obserwujemy Sławka PD. Jego wynik 59 sekund 46 setnych. Miał szczęście PD, że opony dotknęły końcowej linii, ale i tak przegrał z Cuberem o 2 sekundy. Grzegorz Peksa, Dzik Topecki. Ma już tylko teoretyczne szanse na podium. Trudno w takiej sytuacji o maksymalną mobilizację, chociaż zawsze jest zwyczajna sportowa ambicja i pod tym względem na Grzesiu zawsze można polegać. Widać ubytek sił, nie jest już tak dynamiczny jak w poprzednich konkurencjach. Jaki będzie miał czas na półmetku? A na półmetku czas gorszy od Pedy o 4 sekundy. On teraz wyraźnie przyspieszył. Będziesz lepszy, będziesz lepszy. Może początkowo nie był pewien swoich sił. Dawaj, dawaj, dawaj! Brawo, 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 Peksa. Końcówka i w samej końcówce pokonał Cubera. Czas 55 sekund, 76 setych sekundy. Tak walczą prawdziwi sportowcy. Grzegorz Peksa, to jego wynik. I już Iwa wiecie. To być najlepszy. Lubomir Libacki. No tak, znów prosi o głośny doping. Przecież nie wypada mu przed własną publicznością przegrać w ostatniej konkurencji z rywalem, z którym toczył pojedynki przez całe zawody. A więc nowe moce nas czekają. Tempo równe, ale nie za szybkie. Będzie miał czas na pół metku. Połowa dystansu, czas zbliżony do Sławka Pedy około 22 sekund, tak było na półmetku. Tempo nie słabnie. 5 kroków i rzut oponami. Czekamy, czekamy. Finał. Meta coraz bliżej. I tak, zabrakło centymetru. 54 sekundy. Jedna setna. Gotowy? Tak. Teraz Dymek. Ma 4 punkty straty do lidera. Teoretycznie, gdyby wygrał, a Pudzianowski był ostatni puchar, za pierwsze miejsce pojechałby do Gdańska. Czy to się zdarzy? Czy to będzie